Witam wszystkich użytkowników programu Dietrix. Filmik prezentuje zastosowanie nowego kombibloku zadaszenia. Kombiblok zadaszenia składa się z dwóch typów: sosna i jodła. Pierwszy z nich to zadaszenie dwuspadowe, z kolei drugie jest jednospadowe. Kombiblok zadaszenia dostępny jest w modułach D-Dach, D-Ściana, D-Strop jako kombiblok typu X0Y. Kombiblok tego typu wstawiany jest w płaszczyźnie X0Y. Za pomocą funkcji System 7, Wstaw 8, Kombiblok X0Y2 aktywujemy kombiblok. Z niego wybieramy folder zadaszenia, kolejno kombiblok zadaszenia i typ jodła. Wybór akceptujemy przyciskiem położenie. Kombiblok posiada przyjazny i przejrzysty interfejs. Parametry definiujące konstrukcję zostały pogrupowane na cztery sekcje. Pierwsza to wymiar zadaszenia, która zawiera kluczowe dane związane z gabarytami oraz położeniem zadaszenia. Kolejne sekcje to płatwie, supy miecze oraz krokwie. Każda z opcji definiujących parametry kombibloku posiada opis oraz pomocniczą grafikę. Teraz możemy przejść do definicji wszystkich niezbędnych parametrów zadaszenia. Na zakończenie definicji tych parametrów akceptujemy przycisk OK. Kolejnym krokiem jest definicja położenia zadaszenia w modelu. Wskazując punkt 1 oraz punkt 2, definiujemy kierunek oraz orientację konstrukcji. Jej punkt wstawienia został określony dokładnie w połowie długości między wskazanymi punktami. W podobny sposób postępujemy z kombiblokiem sosna. Wybieramy system 7, Staw 8, kombiblok X0Y2. Następnie wybieramy typ sosna i akceptujemy przyciskiem położenie. Konstrukcja zadaszenia dwuspadowego jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego dane zostały pogrupowane w sekcje wymiary zadaszenia, słupki miecze, krokwie, płatew kalenicowa, kleszcze, słupek król. Niektóre elementy, takie jak płatew kalenicowa, kleszcze oraz król, mają charakter opcjonalny. Od użytkownika zależy, czy z nich skorzysta, czy nie. Po zakończeniu definicji parametrów akceptujemy dane przyciskiem OK. Procedura wstawienia kombibloku do modelu jest analogiczna jak w poprzednim przypadku. Wskazujemy dwa punkty, definiując kierunek oraz orientację konstrukcji. Dla elementów obu zadaszeń możemy wykonać rysunki złożeniowe i wykonawcze oraz zestawienie materiałów. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę przyjemnej pracy w programie.